to apogeum, jak mówię, emocji na placu Staszica. Coś pięknego, coś wspaniałego. Także te obrazy, które mogliśmy zobaczyć, wspaniała harmonia światła, dźwięku, ruchu. Także w zasadzie, a również harmonia możliwości ludzkich i możliwości technicznych. Także właściwie obejrzeliśmy przepiękny obraz, obraz taki rozdzwoniony, utkany ze światła i dźwięku. Dziękuję ślicznie i myślę, że jestem wyrazicielem, wyrazicielką wszystkich, którzy byli obecni na placu Staszica w sobotni wieczór. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Lubińska, bardzo proszę. A ja, proszę Państwa, przypominam, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, więc wszystkim, facetom wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Proszę bardzo, pan przewodniczący. No to jeszcze na koniec, już na pewno zbliża się Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji. Wśród radnych jest dużo pedagogów i pracujących, i czynnych, i różnych, i wśród również miłych gości, które odwiedzają. Mam tu na myśli pracowników Urzędu Miasta, patrzę na pana dyrektora i na jego cały zespół, więc wszystkim koleżankom i kolegom nauczycielom z okazji tego święta w imieniu naszego klubu, oczywiście swoim własnym, bo jestem pedagogiem, składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze kwestia techniczna. Jedna kwestia techniczna, zanim wyjdziemy. Dziękuję bardzo za tę ciszę. Proszę Państwa, niespotykana, natomiast proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, iż poproszę na etapie pana informatyka, na etapie rozkodowywania wyników naszych głosowań, aby wprowadził pewną korektę, ponieważ przewodniczący jest odpowiedzialny za procedurę głosowania ze wszystkimi konsekwencjami, stąd też i w tym przypadku moje uprawnienie. Oczywiście po konsultacji z panem przewodniczącym Pawłem Jarczakiem, o co chodzi. Podczas jednego z punktów nie uczestniczyłem w głosowaniu. Tymczasem w moim terminalu była moja karta. A ten system, no niestety, ale tak funkcjonuje, że żeby zakończyć głosowanie, jakikolwiek przycisk z tego portalu musi, z tego portu, tak, musi być wciśnięty. I za wcześniejszym porozumieniem pan przewodniczący Jarczak na moją prośbę go uruchomił i ten głos, który jest, on jest, że tak powiem, może zafałszować ten wynik. Ja nie wstrzymałem się, chcę Państwu w tej chwili to wyjaśnić, tak, to prawdopodobnie był punkt piąty, tylko poprzez to techniczne wciśnięcie pan przewodniczący umożliwił przeprowadzenie i zakończenie głosowania. To tyle, nie mógłbym spać spokojnie, gdybym Państwu tego nie powiedział. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tu jeszcze pan zgłasza się do wypowiedzi. Bardzo proszę włączyć mikrofon, przedstawić się. Dzień dobry Państwu. Henryk Szenfel, znamy się. Przez kilka ostatnich sesji nie zabierałem głosu, dlatego że nadal zresztą liczymy na to, że komisja rewizyjna, ten zespół, który został Państwa uchwałą powołany, spróbuje w jakiś sposób nam pomóc rozstrzygnąć pewne kwestie. A do dzisiejszego wystąpienia zobligowało mnie i nas, mieszkańców, nie tylko naszej kamienicy, okazuje się, ten problem dotyczy. Pismo, które otrzymaliśmy od pana posła Maksa Kraszkowskiego, który po raz kolejny ponowił zestaw swoich pytań do pani dyrektor MZGM-u. Czy to dotyczy kompetencji Rady Miasta? Proszę powiedzieć. Tak, zdecydowanie. No jeżeli, czy to dotyczy tej sprawy? Jeżeli Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu zespołu, który ma wyjaśnić tą sprawę, to dotyczy to tej sprawy. To nie, to ja w takim razie odbieram panu głos. Znaczy, ponieważ, panie proszę, przewodniczący, nie, proszę, artykuł proszę 54 konstytucji głos, tego kraju pozwala mi wypowiedzieć się, a panu nie pozwala odbierać mi głosu. Jeszcze raz panu, bardzo, bardzo pana proszę. W tej sprawie Rada podjęła decyzję, że pana indywidualną sprawą zajmie się komisja do tego powołana. Z informacji pana przewodniczącego
Krzysztofa Muchewicza wiemy, że komisja ma zaplanowane kolejne zresztą w tej sprawie posiedzenie. Jeżeli ta tematyka nie dotyczy kwestii, które mogą dotyczyć Rady w innych obszarach niż to, o której Pan mówi, w tej sprawie, o której Pan mówił, więc do tego Rada większością głosów podjęła decyzję bodaj na chyba przedostatniej sesji o tym, żeby komisja właśnie się tym zajęła. Jeżeli ma Pan inny temat, jeżeli w innym temacie chciałby Pan zabrać głos, jak każdy mieszkaniec, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Bardzo proszę, Pani Radna Wiesława Sztaba. Panie Przewodniczący, no... Panie Przewodniczący, zarumienię się bardzo, ponieważ ja w przerwie od Pana Szeinfela otrzymałam kserokopię odpowiedzi na pisma. Co prawda w tej sprawie, ale na inne już tematy. I prawdopodobnie Pan Szeinfel chciał się podzielić swoimi niezadowoleniami lub swoimi problemami. Ja myślę, Panie Przewodniczący, że źle się stało, że został Pan tak Szeinfel potraktowany. Jest obywatelem naszego miasta i bez względu na to, czy my go kochamy, czy go nie kochamy, czy lubimy jego problemy, czy nie, czy chcemy mu pomóc, czy nie, on powinien być wysłuchany. To jest moje zdanie. Nie musi się Pan z tym zdaniem zgadzać, ale naprawdę to jest moje zdanie. Rumienię się teraz. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 51. sesji Rady Miasta Piłów. Dziękuję Panie Przewodniczący.